Warszawa i Hanna. Dwa różne światy. Zgadza się. Natomiast ten świat jest piękny. Jechaliśmy tu długo przez piękne okolice. Gratuluję i pozdrowienia od Warszawy. A tam jest, wiadomo, korki, smog. Był taki pomysł przez was realizowany, zresztą o tym powiadałeś, panie burmistrzu. Chcieliście wyremontować część Zakopianki. Tutaj pani wójt Hanny krzyczała w tym momencie, że no skoro macie tą nadwyżkę budżetową, to podzielicie się z Hanną. To jest trudne zadanie. Nie, wbrew pozorom to nie jest tak daleko. Ja przypomnę, że 12 lat stolicą rządziła Hanna Gronkiewicz-Waltz. W związku z tym jesteśmy tutaj otwarci na różne propozycje. A to, o czym mówiłem, miało faktycznie miejsce. To było 20 parę lat temu. Mówiłem w kontekście janosikowego, to znaczy takiego podatku, który płacą bogate miasta i bogate regiony na rzecz tych biedniejszych. Jest bardzo to u nas kontrowersyjne i mieszkańcy i władze bardzo się przeciwko temu buntują. My jako bezpartyjni samorządowcy raczej podchodzimy globalnie do samorządu. Zgadza się, że biedniejsi muszą pomagać, bogaci muszą pomagać biedniejszym. Natomiast mamy wrażenie, że te pieniądze idą gdzieś zupełnie po boku, być może do zaprzyjaźnionych samorządów. No właśnie o to zapytałem, panie burmistrzu, ponieważ no, w tym momencie, gdybyście nawet podjęli taką uchwałę jako dzielnica Ochota o przekazaniu środków w gminie Hanna, wiedzielibyście, gdzie te pieniądze idą? Po pierwsze jako Rada Warszawy, bo dzielnice nie mają aż takich możliwości. My nie mówimy, że to tak należałoby robić, natomiast z całą pewnością pieniądze z tej dotacji czy też podatku, który Warszawa i duże miasta płacą, no można by stworzyć wśród nas komisję, która by dzieliła na najlepsze projekty i najbardziej potrzebne, pewnie w takich gminach jak Hanna. Wybory jednomandatowe. Tak, to jest istota samorządu. Nie widzimy powodu, żeby w gminach, które liczą nawet 50 tysięcy czy 60 tysięcy mieszkańców, nie wybierać konkretnych ludzi. Widzimy taką potrzebę i trzeba do tego wrócić, bo przecież tak było. Do 40 tysięcy wybieraliśmy konkretnych ludzi, a nie listy. To preferuje partie, które w ogóle nie mają wiele do zaproponowania w samorządzie, zwłaszcza w tych niższych szczeblach jak gmina i powiat, a przyszłość dla bezpartyjnych samorządowców jest również w sejmikach i to udowodniliśmy już w zeszłej wyborach. Stąd dzisiaj wizyta na Lubelszczyźnie i na Podlasiu, gdzie chcemy przekonać samorządowców, którzy są bezpartyjni, właśnie do takiej... podjęcia tego wyzwania. Do podjęcia takiego wyzwania i wzięcia sprawy w swoje ręce nawet na poziomie województwa. A co z mieszkańcami, wyborcami? Nie trzeba zmienić trochę mentalności nas? Nie. To jest takie myślenie właśnie polityków, że oni będą zmieniać nasze myślenie. My jesteśmy, jacy jesteśmy. Nie zamierzamy pouczać ludzi, na kogo mają głosować i kto tu ma rację i jak mają się zachowywać. No, tu partie są, dominują. Jak jedna partia przegrywa, to krzyczy, że jest koniec demokracji i tak dalej, i tak dalej. Druga partia uważa, że jak tamci wygrają, to będzie koniec Polski. Nie będzie ani końca demokracji. Polska była, jest i będzie i tak na to spojrzyjmy i zacznijmy wybierać ludzi, którzy chcą rozwiązywać problemy, a nie toczyć boje, które dochodzi do tego, że one z całą pewnością są szkodliwe dla gminy, ale również dla całej Polski. Więc może za mało was w mediach ogólnopolskich? Waszego przekazu, waszej idei? Tak jak partie, media ogólnopolskie przeżywają kryzys. Dzisiaj siłą są media lokalne, internetowe, dziękuję, telewizje takie jak wasze. Ja sam wywodzę się z gazety lokalnej, która do dzisiaj istnieje w Warszawie, jest najstarszą gazetą lokalną i na to stawiamy, a nie stawiamy na dziennik telewizyjny czy jakieś fakty.